Polski dom, polska szkoła. Co to jest niepodległość? Teraz wiem już na pewno. Składa pan wiceminister Michał Wiśniewski. Kwiaty składają przedstawiciele samorządu miasta Augustowa z burmistrzem Mirosławem Karolczukiem i przewodniczącą Rady Miejskiej panią Alicją Dobrowolską oraz panem Pawłem Wnukowskim, radnym województwa podlaskiego. Składa delegacja powiatu augustowskiego wraz z panem Jarosławem Szlaszyńskim, starostą augustowskim. Bogdan Dyj, prezes lokalnej grupy działania Kanał Augustowski, radny województwa podlaskiego. Kwiaty składa delegacja Instytutu Solidarności i Męstwa imieni Witolda Pileckiego. W imieniu Związku Sybiraków kwiaty składają pani Barbara Czartoszewska, pani Anna Jakucewicz i pan Edward Pacuk. W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Ruchowo Augustów oraz Klubu Historycznego imienia Armii Krajowej w Augustowie
kwiaty składa delegacja wraz z panem prezesem Zbigniewem Kaszlejem. Kwiaty składają przedstawiciele służb mundurowych, placówki Straży Granicznej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. Kwiaty składają przedstawiciele Nadleśnictwa Augustów, strażnicy leśni, pan Adam Waślewski i pan Andrzej Kupiński. Kwiaty składają prezes oddziału miejsko-gminnego, prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnej, druh Ryszard Chmielewski wraz z prezesem OSP Augustów Filipowiec, druhem Zbysławem Kuczyńskim. Kwiaty składa Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Kwiaty składa delegacja kupca Związku Harcerstwa Polskiego Augustów w składzie. Komendant Leszek Siemionowicz, przyboczne drużyn kupca ZHP Augustów, druhny Maja Kurmanik i Julia Smoleńska. Kwiaty składa delegacja dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych. Kwiaty składają dyrektorzy augustowskich zespołów szkolno-przedszkolnych. Pani Henryka Rzepecka, pani Anna Karpińska, panowie Andrzej Kaszkiew i Leszek Mołodziejko.
kwiaty składa delegacja cechów rzemieślników i przedsiębiorców w Augustowie. Kwiaty składa delegacja Rady Miejskiej Koalicji Obywatelskiej z panami Leszkiem Cieślikiem i Adamem Kieńką. Delegacja Stowarzyszenia Polskiej Organizacji Wojskowej, oddział Augustów. Przedstawiciele Biura Powiatowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Augustowie. Kwiaty składa delegacja lokalnych spółków Prawa i Sprawiedliwości. Pani Elżbieta Kuczłowska, pan Tomasz Lukas. Kwiaty składają przedstawiciele Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Augustowie z prezesem panem Andrzejem Gorodkiewiczem. W imieniu oddziału regionalnego podlaskiego NSZZ Solidarność w Augustowie kwiaty składa przewodniczący pan Mirosław Tudecki. Stowarzyszenie Polska 2050, koło powiatu augustowskiego. Składają przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta.